Konflikt USA z Chinami. Świat na skraju III wojny światowej. World War III has never been closer than it is right now. Chińczycy na kontynencie uczą się o tym, że Tajwan jest częścią Chin. But would US forces defend the island? Yes, if in fact there was an unprecedented attack. 谁妄想这样干, 必将在14多亿中国人民用血肉 铸成的钢铁长城面前碰得头破血流。 Witajcie. Jeszcze do niedawna stan pokoju na świecie dla większości z nas wydawał się sprawą całkowicie normalną. Ostatni większy konflikt na świecie, jakim była II wojna światowa, zakończył się już bowiem prawie 78 lat temu. W tak wbrew pozorom długim okresie oczywiście wybuchały pomniejsze konflikty, m.in. takie jak wojna koreańska, wojna wietnamska, wojny izraelsko-arabskie, pierwsza i druga wojna w Zatoce Perskiej, czy rosyjski atak na Krym i Donbas w 2014 roku. Jednak żaden z tych konfliktów ani trochę nie zbliżył się do skali zniszczeń i śmierci wywołanych w latach 1939-1945. Ostatnimi jednak czasy rosyjska agresja na Ukrainę, rozpoczęta już ponad rok temu, dała nam wszystkim na pewno do myślenia. Od tamtego bowiem czasu rozpoczęły się liczne spekulacje na temat ewentualnego rozpoczęcia kolejnego globalnego konfliktu. Temat ten niewątpliwie podsyca coraz bardziej napięta sytuacja na linii USA-Chiny, którzy bez wątpienia w wypadku wybuchu kolejnej wojny odgrywali by w niej znaczącą rolę, a kto wie, czy właśnie ich starcie tej wojny by nie rozpoczęło. Dlatego w dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć Wam na pytania, czy grozi nam wybuch III wojny światowej, z jakiego powodu bądź też powodów mogłaby ona wybuchnąć oraz jakie potencjalnie kraje mogłyby wziąć w niej udział. A teraz przejdźmy do dalszej części tego materiału. Przed przejściem dalej chciałbym wygłosić Wam szybko krótkie info. Jeżeli jesteście nowi i nie subskrybujecie mojego kanału, będę Wam bardzo wdzięczny, jeżeli klikniecie ten oto przycisk i zostawicie kciuka w górę, bo to naprawdę bardzo pomaga i nic Was nie kosztuje. Jeśli macie też jakieś pomysły na kolejne odcinki, śmiało piszcie je w komentarzach, a kto wie, może akurat nagram na dany temat materiał. A teraz już na 100% przejdźmy do dalszej części tego odcinka. Piątek, trzeci dzień lutego 2023 roku. To właśnie wtedy generał Sił Powietrznych Armii USA Mike Minihan ocenił, że może dojść do wojny Stanów Zjednoczonych z Chinami. W notatce do swoich oficerów powiedział, że oczywiście ma nadzieję, że się myli, lecz coś mu podpowiada, że już w 2025 roku USA będą w stanie wojny. Do starcia między oboma państwami miałoby dojść o nic innego jak Tajwan, który jest punktem zapalnym już od czasów zimnej wojny. Podkreślił on również, że w 2024 roku zarówno i w USA, jak i na Tajwanie odbywać się będą wybory prezydenckie, co może wywołać chwilowe rozproszenie, które będą próbowały wykorzystać Chiny, zajmując Tajwan. Już nie jeden raz członkowie amerykańskiego rządu, jak i nawet sam Joe Biden informowali o tym, że w razie takiego ataku Stany Zjednoczone nie zawahają się użyć szybkich i radykalnych kroków w sprawie obrony tejże wyspy. Słowa Minihana w późniejszym wywiadzie dla amerykańskiej telewizji Fox News potwierdził przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Izby Reprezentantów Michael McCaul. Ostrzegł, że jeżeli Chinom nie uda się przejąć władzy nad Tajwanem bez rozlewu krwi, wtedy podejmą decyzję o zbrojnej inwazji. Mimo iż już od ponad roku toczona jest wojna na Ukrainie, w której wiele żołnierzy, jak i zwyczajnych cywilów straciło swoje życie, to mogłoby być to praktycznie nic w porównaniu do wojny między dwoma największymi mocarstwami świata, która niewątpliwie niosłaby za sobą niewyobrażalne skutki. Pamiętajmy jednak o tym, że w przypadku stanu wojny jednego państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego, jakim w tym przypadku byłyby Stany Zjednoczone, istnieje obowiązek wzajemnej ochrony i pomocy ze strony innych państw członkowskich. Oznacza to, że w jednym momencie 30 państw NATO oraz Chiny nagle znalazłoby się w stanie wojny. W przypadku wybuchu konfliktu niewykluczone jest także przynajmniej w pewnym stopniu dołączenie się do niego przez Rosję, czy też inne państwa widzące okazję na wzbogacenie się na wojnie. Nie od dzisiaj jest nam wiadomo, że wojna, pomimo niesienia za sobą tragicznych skutków, takich jak śmierć wielu osób, dla rządów niektórych państw jest po prostu opłacalnym biznesem. Lecz dlaczego USA oraz Chinom tak zależy na Tajwanie i jak mógłby wyglądać potencjalny chiński atak na wyspę? Odpowiadając na pierwsze pytanie, odpowiedź jest w miarę prosta, a mianowicie jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Tajwan, jako kraj o ponad 60 razy mniejszej populacji niż Chiny, jest obecnie 19 gospodarką świata, a PKB na osobę w Tajwanie jest od chińskiego prawie 3 razy wyższe, co daje im 15 pozycję w światowym rankingu. Ta
Tajwan jest także ważnym partnerem handlowym dla Chin, jak i USA. Szacuje się, że tylko w 2020 roku między Tajwanem a Chinami wymieniono towary o łącznej wartości ponad 160 miliardów dolarów, a między Tajwanem a USA o łącznej wartości ponad 100 miliardów dolarów. Jak sami widzicie, są to naprawdę gigantyczne sumy, jak na tak stosunkowo małe państwo. Przejęcie przez Chiny Tajwanu pozwoliłoby rządowi w Pekinie zawładnąć nad, jak sami widzicie, naprawdę niemałą tajwańską gospodarką, co przyniosłoby mu naprawdę spore korzyści. Dodatkowo rozstrzygnęłoby to sprawę przynależności Tajwanu do Chin, która jest kwestią sporną od zakończenia chińskiej wojny domowej w 1949 roku. W interesie Stanów Zjednoczonych za to jest nie dopuścić do takiej sytuacji w związku z ochroną swoich inwestycji na tej wyspie oraz utrzymaniem kontraktów pozwalających na eksport i import z Tajwanem. Odpowiadając za to na drugie pytanie, możliwych wariantów ataku jest tak naprawdę kilka i żadnego nie można wykluczyć, lecz ja wam przedstawię według mnie obecnie najbardziej prawdopodobny. Na początku Chiny w ramach prowokacji najprawdopodobniej zajęłyby jedną z wysp w pobliżu Tajwanu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, gdyż aż 3 z 4 z nich leżą bliżej Chin kontynentalnych niż samego Tajwanu. Takim ruchem Xi Jinping pokazałby swoją rzekomą siłę, brak pozwoleń na dalsze prowokacje oraz jednocześnie groźbę, że dalsze posunięcia ze strony USA mogą skończyć się dużo gorzej. Mogłoby to oznaczać na przykład atak chińskiej artylerii, bombowców, dronów, a być może nawet użyciem taktycznej broni jądrowej już nie w pomniejsze wysepki, lecz w sam Tajwan. Taki zbieg wydarzeń niewątpliwie gospodarczo oraz populacyjnie spustoszyłby Tajwan, doprowadzając do śmierci wielu ludzi, zniszczeń oraz globalnego kryzysu półprzewodników i innego rodzaju chipów. Osobiście jednak uważam, że konflikt, jeżeli rzeczywiście wybuchnie, to ryzyko, żeby eskalował aż do broni atomowej, jest obecnie naprawdę małe. Niemniej kwestia Tajwanu, przynajmniej na razie, pozostaje nierozwiązana. Rozpoczynająca się już trzecia kadencja Xi Jinpinga będzie jednak oznaczać coraz ostrzejsze działania wobec wyspiarzy, a wybuch konfliktu wydaje się już teraz po prostu kwestią czasu. Idea jednych Chin jest już w Chińczykach mocno zakorzeniona, więc wątpię, że przy narodzeniu się okazji przejęcia Tajwanu po prostu by z niej nie skorzystali. Choć inwazję obecnie nie opłaca się żadnej ze stron, to nikt raczej nie będzie bezczynnie czekał i nie da łatwo odpuścić Tajwanu. Tak napiętej sytuacji nie było już od naprawdę dawna, a ostatnie wydarzenia z chińskimi balonami szpiegowskimi na pewno jej nie ostudzają. Więc jak rozwinie się sytuacja z Tajwanem, to już myślę, że dowiemy się w najbliższym czasie. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, a ja dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia i cześć!